W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niepokalana Stolica Mądrości, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wydaje mi się, że tuż po mszy świętej cichej nie ma potrzeby mówić o tym, że milczenie może być nie tylko pustką, że może także być pełnią. Że milczenie nie wypływa tylko z tego, że ktoś nie ma nic do powiedzenia albo z tego, że się nic nie dzieje, ale że milczenie może także wyrażać to, że się dzieje bardzo wiele i że to, co się dzieje, albo to, co jest w sercu, jest wręcz niewypowiedziane. Tak się mówiło kiedyś, że tak jak na wschodzie mają ikonostas, za którym te najświętsze rzeczy w liturgii się dzieją, tak takim ikonostasem zachodu było właśnie milczenie, była cisza liturgiczna. Teraz troszkę się ona straciła, jakkolwiek nie zupełnie. Natomiast myślę, że po takim doświadczeniu, takiej mszy świętej, to wprowadzenie, taka apologia ciszy nie jest szczególnie konieczne. To było nasze doświadczenie prawie namacalne. Ono byłoby jeszcze bardziej namacalne, gdybyśmy się znajdowali w jakiejś romańskiej albo gotyckiej bazylice, tak? Czyli gdyby wszystko to, co wszystkie zmysły człowiecze uderza i wbija człowieka takie poczucie, że trzeba zamilknąć. Tematem tego dzisiejszego spotkania jest milczenie i mowa Najświętszej Panny Maryi. No i właśnie, to, co nas uderza w Maryi na kartach Ewangelii, bo będziemy się tutaj posiłkować Ewangelią, to jest jej z jednej strony milczenie, a z drugiej strony jej małomówność. Pan Jezus mówi, że z obfitości serca mówią usta, ale usta mogą też z obfitości serca zamilknąć. I tak samo jak dziewictwo Maryi nie jest tylko owym nie znam męża, czyli nie jest tylko nieobecnością męża, jest także obecnością Boga. Podobnie jest z milczeniem Maryi. Ono jest nie tylko nieobecnością słów, ono jest obecnością Słowa. Słowa wcielonego, Słowa, które stało się ciałem. Słowa, które ona kontempluje. Święty Łukasz to dwukrotnie, a nawet trzykrotnie podkreśla, że Maryja zachowywała w sercu wszystko to, wszystkie te słowa, wszystkie te sprawy i rozważała je w sercu. Dwa razy to podkreśla w Ewangelii Dzieciństwa, za trzecim razem to podkreśla, kiedy przytacza słowa niewiasty z tłumu, która powiedziała do Pana Jezusa: błogosławione łono, które Cię unosiło i piersi, któreś ssał, a Pan Jezus odpowiedział: tak, ale jeszcze bardziej błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Prawie cytat z tego, co Łukasz powiedział o Maryi w czasie dzieciństwa Jezusowego. Taka może jeszcze uwaga techniczno-organizacyjna. To nasze dzisiejsze spotkanie jest czymś w rodzaju spotkania autorskiego, natomiast nie ma na tym spotkaniu książki, o której będę mówił. Ta książka, była nadzieja, że się ukaże na dzisiaj, a ukaże się za 3 dni. Także fizycznie jej tutaj nie ma. Książka nosi tytuł Milczenie i mowa Maryi i wychodzi nakładem wydawnictwa Rosa Mystica. Natomiast tutaj gdzieś pani Agnieszka powinna udostępnić, czy puścić, czy gdzieś położyć listy, jakby ktoś chciał się zapisać, żeby tą książkę otrzymać, to po prostu będą potem ściągnięte tutaj w troszkę większej ilości do Otwocka, jakoś rozdystrybuowane. Więc temat milczenia i słów Maryi, czyli tej małomówności i tego milczenia, on jest tematem, który trochę się narzuca. Jeżeli ktoś kocha Matkę Bożą, stara się ją poznawać, no to chciałby wiedzieć więcej i więcej. A tymczasem na kartach Ewangelii widzi, że jest tam mało, ale że wszystko, co tam jest, jest bardzo głębokie. Ja osobiście zacząłem trochę się wgryzać w słowa Maryi
ładnych parę lat temu i przez te parę lat te 7 jej wypowiedzi było takim prawie nieustannym źródłem jakichś rozważań. I jestem pewien, że musnąłem te 7 słów Maryi trochę tak jak jaskółka muska taflę wody, tak? To nie jest wejście w głąb, to jest cały czas unoszenie się na powierzchni. Myślę, że każde ze słów Maryi i także jej milczenie jest czymś takim, co można rozważać naprawdę przez całe życie i znajdować cały czas coś nowego i nowego. Ja tutaj miałem przyjemność głosić w tym roku rekolekcje i to było trochę splecione właśnie z czasem pisania tej książki. I te rekolekcje były trochę jednym z rozdziałów tej książki, tak? Czyli były zestawieniem 7 słów Pana Jezusa wypowiedzianych na krzyżu z 7 słowami, jakie Maryja wypowiada na kartach Ewangelii. I to jest jeden z aspektów, jedno ze spojrzeń na te 7 słów, jakie można rzucić na te słowa, ale tych spojrzeń jest dużo, dużo więcej. Nie twierdzę absolutnie, że w tej książeczce, która wyszła czy wychodzi drukiem, że tam te słowa są zgłębione, że spojrzałem na nie ze wszystkich tych kątów. Absolutnie nie. To jest tylko coś malutkiego, co może być jakimś punktem wyjścia do osobistego rozważania dla nas wszystkich. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie to milczenie. To milczenie, które spowija ogromną część życia Maryi i które właśnie celowo zestawiłem z tym, z jej dziewictwem. Bo podobnie jak dziewicza czystość sama w sobie, ona mogłaby wypływać z bardzo różnych przyczyn. Na przykład z przyczyn takich jak pogarda do innych ludzi. Nie będę wychodzić za mąż, bo wszyscy mężczyźni są głupi, na przykład, tak? Kiedy wizytator odwiedził klasztor jansenistycznych sióstr w Porto Royal, to powiedział o tych siostrach, że były one czyste jak anioły, ale pyszne jak demony. Podobnie z milczeniem. Jest takie milczenie nadąsane, opryskliwe, pełne pychy. Nie rozmawiam z tymi, którzy mnie otaczają, bo nimi gardzę. Ale jest też milczenie pełne miłości. Jak sobie pomyślimy, dwoje zakochanych, ale także dwóch przyjaciół, oni mogą rozmawiać długo, w nieskończoność, ale mogą też w nieskończoność milczeć, bo milczenie potrafi wyrazić więcej. I o ileż bardziej jest tak w przypadku spraw Bożych, Bóg, który jest niewypowiedziany. Święty Jan od Krzyża pięknie o tym mówił, że Bóg, Ojciec, od nieskończoności, od wieczności wypowiada tylko jedno słowo i wypowiada je w milczeniu. A to słowo to jest Jego Syn. I w pewnym sensie każda dusza chrześcijańska powinna w każdym swoim słowie wypowiedzianym, pomyślanym w taki czy inny sposób nawiązywać do tego słowa jedynego, w taki czy inny sposób to słowo wypowiadać. Słowo Jezus. I rzeczywiście widać, że u dusz wewnętrznych, u tych, którzy starają się żyć w zjednoczeniu z Bogiem, to pragnienie, ta potrzeba milczenia staje się coraz większa i coraz głębsza. To nie oznacza, że święci nic nie mówią. U świętych to jest wszystko uporządkowane. Są nawet święci, którzy mówili obiektywnie rzecz ujmując dużo. Święty Jan Kapistran także w Polsce, we Wrocławiu, w Krakowie wygłaszał kazania, które trwały wiele godzin. Relacje ówczesne mówią o 9 godzinach kazania. Trudno powiedzieć, prawdopodobnie 4,5 godziny święty Jan Kapistran, 4,5 godziny tłumacz. Tak czy siak to jest długo. A mimo wszystko to była dusza wewnętrzna, milcząca. Bo on nie mówił po to, żeby zabłysnąć, żeby zrobić jakąś sztuczkę retoryczną, żeby przykuć uwagę. Z obfitości serca mówiły te usta. I z obfitości serca w innym czasie te usta milczały, kiedy ten sam zakonnik trwał w kontemplacji, trwał przed Bogiem, modlił się całymi nocami. Więc u świętych można zobaczyć takich, którzy mówili dużo, takich, którzy mówili bardzo mało, ale każdy z nich był w pewnym sensie małomówny. Także według różnych temperamentów, różnych skłonności do rozmowności na przykład. Wszystko w swoim czasie i wszystko we właściwej mierze. I to jest też ta rzecz, którą właśnie widzimy w 7 wypowiedziach Maryi na kartach Ewangelii. To oczywiście nie znaczy,
że Maria powiedziała tylko te 7 zdań, te 7 wypowiedzi. Używamy tutaj liczby 7. Po pierwsze, to jest w takim samym sensie, w jakim od starożytności mówi się o 7 słowach Jezusa na krzyżu. Każde z tych słów to jest wypowiedź, to jest zdanie. Otóż tak jak mamy 7 wypowiedzi Pana Jezusa na krzyżu, tak mamy 7 wypowiedzi Maryi, o których mówi nam Ewangelia. 2 pierwsze to jest rozmowa z Archaniołem Gabrielem. Pytanie, jakże to się stanie, skoro męża nie znam, oraz później odpowiedź, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. Następnie jest to słowo, które jest bardziej opisane, aniżeli przytoczone, czyli Maria weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Następnie jest kantyk Magnifikat, wielbi dusza moja Pana, jedyna długa wypowiedź Maryi. I już to nam o czymś mówi. Maria do anioła mówi 2 zdania, do Elżbiety mówi 2 słowa. Później do sług w Kanie Galilejskiej powie 1 zdanie. Do Boga adresuje cały poemat. Być może, jeżeli nam czas pozwoli, to właśnie nad Magnifikat się pochylimy troszkę dłużej. Otóż kolejne te słowa Maryi, to jest później przy odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni. Synu mój, cóżeś to nam uczynił, od Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. I następnie 2 wypowiedzi w Kanie Galilejskiej zapisane u świętego Jana w 2 rozdziale. Nie mają już wina oraz później uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie. To jest 7 wypowiedzi Maryi i uderza nas ich zwięzłość. Niektóre z nich są wręcz najkrótsze możliwe. Jeżeli sobie spojrzymy, że owo nie mają wina, w przekładzie polskim dodajemy jeszcze to już, nie mają już wina, po łacinie w Wulgacie jest jeszcze krócej, vinum non habent. Najkrótsze możliwe zdanie z podmiotem domyślnym, z króciutką negacją i 2 krótkie słowa. Jeden rzeczownik, 1 czasownik. Najkrótsze możliwe zdanie właściwie. I w tym zdaniu jest zawarta prośba, która jest później wielopiętrowa. Nad tym akurat także w czasie naszych rekolekcji trochę dłużej się pochylaliśmy. Teraz nie będę powtarzał o Kanie tak dużo, jak to zwykle robię. Natomiast pojedyncze słowa i w nich przeogromne bogactwo. I później w każdym innym widzimy to samo. Maria, która mówi, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Całe osobne rozważanie, pewnie całe księgi zapisano na temat tego jej słowa fiat, jego powiązań z fiat, stwórcy w Księdze Rodzaju, niech się stanie światło i stało się światło, powiązanie z fiat w modlitwie Ojcze Nasz, powiązanie z fiat, jakie Pan Jezus wypowiadał w Ogrójcu. Ogromny ładunek w każdym z tych słów. Każde z tych słów to nie jest tylko jeden diament, ale to jest wręcz kopalnia diamentów. Ale zacznijmy od tego milczenia. Bo jakkolwiek to, że w Ewangelii mamy zapisane tylko 7 wypowiedzi Maryi, to oczywiście nie znaczy, że ona nic innego nigdy nie powiedziała. Podobnie jak to, że nie mamy w Ewangelii żadnego słowa wypowiedzianego przez świętego Józefa, to nie znaczy, że święty Józef nic nigdy nie powiedział. Ale naprowadza nas to na ich właśnie małomówność. I naprowadza nas na to, że to milczenie było stanem naturalnym dla nich. Scena zwiastowania wymalowana przez wielkich artystów, jak Fra Angelico, jak Van Eyck, jak inni jeszcze, zwykle przedstawia nam Maryję zanurzoną w modlitwie. Niekiedy Najświętsza Panienka na tych obrazach trzyma psałterz czy inną książkę, modli się z książką w ręku, czasem bez książki, natomiast przedstawiam w tej postawie kontemplacji, milczenia, modlitwy. I rzeczywiście jest coś takiego, że to właśnie milczenie, skupienie jest tym, co nas przygotowuje, żebyśmy usłyszeli głos Boży, czy głos Bożego poselstwa. W zgiełku, w hałasie człowiek ma trudność, żeby się wsłuchać nawet w siebie samego. Tym bardziej ma trudność, żeby dosłyszeć głos Boga. Stary Testament pokazuje nam Boga jako tego, który przemawia w ciszy. Jest ten fragment, kiedy Bóg nie był w huraganie, nie był w tych wszystkich kolejnych żywiołach, tylko w tym cichym
delikatnym wietrzyku. Jak ktoś chce się wsłuchać w głos Boga, to musi zamilknąć. I musi zadbać o to zewnętrzne, także na ile to jest możliwe oczywiście. Maryja milczy, kiedy przychodzi do niej anioł. Maria w milczeniu przyjmuje jego poselstwo, a kiedy on wypowiada to poselstwo, to ona znowuż milknie na chwilę. Święty Łukasz to milczenie jej przedstawia, że zmieszała się na jego słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Zwróćcie uwagę, to jest charakterystyczna postawa Maryi. Rozważała. Później Łukasz to powtórzy kilkakrotnie. Maria zachowywała w sercu. Maria rozważała, co miało znaczyć to pozdrowienie. Tam nie było jakiejś reakcji takiej szybkiej, nerwowej. Tam było rozważanie. A następnie było głęboko przemyślane pytanie, jakże to się stanie. To pytanie, będziemy tak trochę przeplatać, żeby chociaż trochę rzucić okiem na całość tematu. Także to jej pytanie, ono znowuż, to są słowa, które wychodzą z duszy, która doskonale zna Stary Testament. Magnifikat nas o tym najlepiej poucza. Kantyk Magnifikat jest utkany z cytatów, z nawiązań poetyckich do Starego Testamentu. Otóż Maria zna doskonale Stary Testament. Więc jeżeli ona pyta, jakże to się stanie, to ona nie ma na myśli dziewiczego poczęcia, ponieważ zna przepowiednie, że oto Panna pocznie i porodzi. Święty Ambroży o tym mówi, że to jej pytanie, ono nie dotyczy dziewiczego poczęcia. Ono dotyczy tego, w jaki sposób ono się dokona. Mówi Święty Ambroży, że to poselstwo było tak wielkie, że nawet tak wielki prorok jak Izajasz nie był godzien, żeby je usłyszeć. Tylko Maryja, królowa proroków. Duch Święty stąpi na Ciebie i łaska Najwyższego Cię zacieni. Także to słowo zacieni w nowszych przekładach tam jest często okryje. Także to zacieni, ono nam ukazuje tą cichość tej duszy, ukrytej w cieniu, milczącej, niepozornej. A to, co jest ważne, dokonuje się w ciszy i w milczeniu. O tym mówiła właśnie o tej scenie, o scenie zwiastowania profesor Alicja von Hildebrandt, mówiąc o tym, że podczas gdy wielkie wydarzenia w życiu świata często dzieją się w jakimś tam blasku Jupiterów, przy jakichś fajerwerkach, w dużym hałasie, wielkie wydarzenia Boże dzieją się w ukryciu. My nie znamy nawet dat. Wielcy bibliści spierają się co do tego, jaka tam jest dokładnie ta chronologia, kiedy dokładnie Pan Jezus się urodził, kiedy był ukrzyżowany. Te wielkie wydarzenia, one były ukryte. Zwiastowanie było, można powiedzieć, najbardziej ukryte. A jednocześnie to było coś gigantycznego. Święty Wawrzyniec z Brindisi, opisując scenę zwiastowania, mówi o tym, że już sami bohaterowie tej sceny, to powiedzieć, że to jest pierwsza liga, to jest powiedzieć za mało. My tam mamy po pierwsze trzy osoby Trójcy Przenajświętszej. Posłał Bóg Archanioła Gabriela. Oto poczniesz i porodzisz Syna. Wcześniej jeszcze Duch Święty stąpi na Ciebie. Trzy osoby Trójcy Przenajświętszej. Dalej, kto przyjmuje to poselstwo? Był posłany Archanioł Gabriel do dziewicy, jeszcze wcześniej, do dziewicy poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef. Wawrzyniec z Brindisi wymienia także świętego Józefa w tym gronie bohaterów tej sceny, jakkolwiek obecny nie jest. Maryja, królowa aniołów. I dodaje się to ważne z Brindisi, że wielkość tej sceny przeświadcza nas o tym, że Archanioł Gabriel jest największym z archaniołów. Nie chodzi tu teraz o to, żeby czynić despekt świętemu Michałowi, albo żeby tutaj naśladowanie Chrystusa mówi, że nie mamy tracić czasu na to, żeby sprawdzać, który święty jest większy, który mniejszy, tylko mamy się starać o to, żeby się znaleźć w ich gronie. Tak? Ale ten opis, on jest monumentalny. Wielkość tej sceny, która tam się rozgrywa i ona się rozgrywa pomiędzy jej krótkimi słowami, pełnymi treści Bożej, tak? Tu chodzi o to, czy słowo stanie się ciałem. Więc pomiędzy tymi jej słowami i także jej milczeniem. Przepięknie to opisuje święty Bernard, kiedy już
Archanioł Gabriel wytłumaczy, jakże to się stanie, Maria znowuż milknie na chwilę. I ona za chwilę wypowie to swoje najbardziej brzemienne w skutki słowo, czyli słowo fiat, niech mi się stanie. Ale teraz Maria milczy jeszcze przez chwilę i święty Bernard mówi o tym jej milczeniu, że Adam i Ewa i Abraham i wszyscy patriarchowie czekają na to jej słowo. Zmiłuj się, córko, wypowiedz to słowo. W ten sposób z pełnym dramatyzmem Bernard opisuje tę scenę. Bo rzeczywiście, zanim nasze zbawienie zawisło na drzewie krzyża, to ono zawisło na wargach Maryi. I to słowo, które nie było łatwe i które było potężne i wielkie, trochę już napomknąłem o tym, że to słowo jest najpotężniejszym wręcz echem tego fiat wypowiedzianego przez Stwórcę. Bóg powiedział, niech się stanie światłość i stała się światłość. Maria powiedziała, niech mi się stanie. I ta światłość, o której czytamy na końcu każdej mszy świętej tradycyjnej w prologu janowym, na końcu to światło przyszło, stało się nam. Maria mówi, niech się stanie i słowo stało się ciałem. Maria mówi, niech się stanie i stało się zbawienie światu. My tą tajemnicę rozważamy w tajemnicach radosnych różańca. Ale w dziejach zbawienia te światło-cienie są zawsze obecne w obu aspektach. I już tam była też obecna Kalwaria i krzyż. To mówi o tym, żeby dostrzec, może także, żeby posilić trochę tę naszą modlitwę różańcową, rozważanie tych tajemnic radosnych, żeby spojrzeć na dramaturgię tej sceny. Pomyślmy tylko o tym, jak jest wybór papieża. Ten, nie wiem, kto tam odczytuje te głosy, czy to jest dziekan, czy to jest ceremoniarz, odczytują te głosy, zbliża się do tych 2/3 i przychodzi ten głos, który przeważa. Już są 2/3 głosów. I w tym momencie wszystkie oczy zwracają się na tego, który jest wybrany. I ten dziekan kolegium kardynalskiego, chyba on, nie jestem pewien dokładnie, jak to przebiega, pyta go, czy on przyjmuje wybór. I w tym momencie całe to skupienie jest tam, na nim. Co on odpowie? Otóż rzeczywiście ta scena zwiastowania to jakby całe skupienie nieba i otchłani, w której ojcowie, patriarchowie czekali i wszystko, cała ta uwaga skupiona jest na Maryi. I to jest ukryte. Świat toczy się swoim kołem. Rzymianie coś tam podbijają, Fenicjanie handlują, filozofowie się przekrzykują w Atenach, a tam się rozgrywa sprawa zbawienia świata. I to jej słowo, ono w sobie zawiera to, że ten, który przyjdzie na świat, będzie mężem boleści, który będzie podobny bardziej do robaka, aniżeli do człowieka. Te wszystkie psalmy mesjańskie, te wszystkie przepowiednie Izajasza, Jeremiasza, to wszystko tam jest. Była ta, nie wiem, to nie jest to dowcip, nie jest, jest to prowokacja intelektualna, powiedzmy, tak, w kontekście obrony życia. Brzmiało to mniej więcej tak, czy doradziłbyś, tak, wiadomo, że tutaj nikt z nas by tego nie zrobił, ale jak się rozmawia z kimś, kto ma poglądy proaborcyjne, czy doradziłbyś aborcję w rodzinie, gdzie wiadomo, że już jest skrajne ubóstwo tych dzieci, już jest tyle, a tyle, a to dziecko, które się urodzi, wiadomo, że będzie miało takie, a takie życie, w tym głuchotę, tak, no i na koniec, jeżeli odpowiedź jest twierdząca, pozbawiłby świat Beethovena, tak? Otóż w pewnym sensie spójrzmy na tą sytuację. Maria godzi się być matką męża boleści. Życie Pana Jezusa to jest życie odtrącenia, niezrozumienia, później zdrady, później męki. I także o niej to nie tylko Symeon przepowie miecz boleści. To już było też wcześniej. Spójrzcie i powiedzcie, czy widzieliście boleść większą jako moja. I Maria mówi to fiat. I to fiat, ono wtedy, nawet w tej tajemnicy radosnej, ono już ma w sobie krzyż. Są takie przedstawienia Bożego Narodzenia, na przykład, gdzie albo, że to dzieciątko leży w kołysce, która ma kształt krzyża, albo, że gdzieś tam jakiś aniołek trzyma krzyż, albo, że ten cień krzyża w inny sposób pada na tą scenę. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że zawsze w boleściach i w tajemnicach bolesnych jest obecna radość. Święty Bernardyn ze Sieny
zawsze się radował, nawet zewnętrznie szczerzył zęby w uśmiechu, kiedy mówiono o męce pańskiej. Nie było to z braku uszanowania albo współczucia. Było to z poczucia ogromu Bożej miłości wobec Niego, skoro Pan Jezus przelał krew za Bernardyna ze Sieny. Więc ta radość też jest obecna w cierpieniu. Tak? To jest jedno, dopełnia się z drugim. Więc mamy tę scenę zwiastowania. I potem mamy znowu milczenie. Mamy milczenie to najboleśniejsze, to najtrudniejsze. Milczenie Maryi w odniesieniu do Józefa. To jest to milczenie, które dla nich obojga było próbą potwornie ciężką. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że była to najcięższa próba w życiu świętego Józefa. Ale możemy też powiedzieć, że była to po Kalwarii największa próba w życiu Maryi. Arcybiskup Fulton Sheen mówił o tym, że w ten sposób Maryja, jakkolwiek najczystsza, najniewinniejsza, niepokalana, mogła w pewnym sensie wziąć udział w hańbie i w cierpieniu wszystkich niezamężnych matek. I bez wątpienia coś jest w tej interpretacji arcybiskupa Fultona Sheena. Bardzo pięknie o tym mówił Pier Carlo Landucci, który tłumaczył, że jakie były powody, dla których wydawałoby się, że Maria powinna była powiedzieć Józefowi, jaka jest tajemnica tego poczęcia. Tym bardziej, że znowuż my mamy często takie podejście, no jasne, że mu nie powiedziano, przecież o który chłop by uwierzył, tak? Żona mówi, że był u niej archanioł i poczęła z Ducha Świętego, tak? Nie możemy tak patrzeć na Józefa. To jest wręcz bluźnierstwo. Józef był człowiekiem, który widział ją niepokalaną, najczystszą, najświętszą. I Józef nie rozumiał tego, co się stało, ale to rozumiał, że ona jest niewinna. Włoski pisarz Manzoni w powieści Narzeczeni opisuje, jak ta bohaterka tej powieści, Lucia, jak jej niewinność, jej czystość działa na łajdaka tak wielkiego, że w tej powieści on jest nazwany nienazwanym. Tak? Harry'ego Pottera to był ten, którego imienia nie wolno wypowiedzieć. Tak? Otóż ten łajdak tak straszny, że ludzie bali się wypowiedzieć jego imienia, widząc czystość tej dziewczyny, się nawrócił. Kardynał Wyszyński opisuje taką scenę w pociągu do Częstochowy, gdzie też jakiś nieczysty człowiek spojrzał na czyste oczy jakiejś dziewczyny, wysiadł i po 20 latach poszedł do spowiedzi. To się zdarza z osobami, które nie są niepokalane i które nie są najświętsze. O ileż bardziej w przypadku Maryi. To nie była kwestia tego, że Józef podejrzewał, że coś nie. Jeżeli Maria by powiedziała mu: Józefie, był u mnie archanioł i poczęłam z Ducha Świętego, to Józef padłby na kolana i zaśpiewałby razem z nią Magnifikat. Tam nie byłoby niewiary. A jednak Maryja widzi jego cierpienie i nie przynosi mu tej ulgi. Landucci pisze, że czuła jego okrutne wewnętrzne cierpienie, mogła jednym słowem przemienić się w nowy Magnifikat, a jednak milczała. I mówi tak, milczała, jak gdyby była bez serca ta, której serce było przepełnione miłością. Wezbrane matczyną czułością, pełne najsłodszej oblubieńczej troskliwości. I potem tłumaczy, dlaczego ona milczała. Po pierwsze dlatego, że te jej uczucia, oblubieńcze, matczyne, one w pierwszej kolejności były adresowane do Boga. Ale dalej, tak dlatego, że to była Boża tajemnica, to nie była tylko jej tajemnica. Bóg posłał archanioła Gabriela do Zachariasza, żeby mu wytłumaczył tajemnicę poczęcia jego syna Jana. Bóg posłał archanioła Gabriela do Maryi, żeby zwiastował. Bóg pośle anioła do Józefa, żeby mu we śnie wytłumaczył. Skoro jeszcze Bóg tego nie uczynił, to ona ma czekać i ufać. I tu mamy tę olśniewającą scenę, bo mamy tych dwoje najświętszych małżonków, którzy milczą oboje. Jest taki poemat, który w literaturze, czy w Polsce jest mało znany, natomiast we Włoszech bardzo rozpowszechniony, o milczeniu. On bywa przypisywany różnym świętym, między innymi Matce Teresie, między innymi świętemu Janowi od Krzyża.
Natomiast nie udało mi się namierzyć rzeczywiście autora. Przeczytam go, bo jest piękny i dlatego, że on bardzo ładnie ukazuje, jakie było milczenie Maryi i Józefa. Milczenie jest łagodnością, kiedy nie odpowiadasz na zniewagi, kiedy nie upominasz się o swe prawa, kiedy pozostawiasz Bogu obronę twojej czci. Milczenie jest łagodnością. Milczenie jest miłosierdziem, kiedy nie wyjawiasz przewinień swoich bliskich, swoich bliźnich, kiedy przebaczasz, nie badając przeszłości, kiedy nie potępiasz, lecz wstawiasz się w skrytości. Milczenie jest miłosierdziem. Milczenie jest cierpliwością, kiedy cierpisz bez narzekania, kiedy nie szukasz pocieszenia ze strony ludzi, kiedy nie wtrącasz się, lecz czekasz, aż ziarno pomału wzrośnie. Milczenie jest cierpliwością. Milczenie jest pokorą, kiedy milczysz, aby inni mogli zabłysnąć, kiedy dyskretnie ukrywasz Boże dary, kiedy pozwalasz, aby twoje działanie było źle interpretowane, kiedy innym pozostawiasz chwałę przedsięwzięć. Milczenie jest pokorą. Milczenie jest wiarą, kiedy milczysz, ponieważ to Bóg działa, kiedy wyrzekasz się głosów świata, by trwać w Jego obecności, kiedy nie szukasz zrozumienia, bo wystarczy ci, że On cię zna, że On cię rozumie. Milczenie jest wiarą. I wreszcie milczenie jest adoracją, kiedy obejmujesz krzyż, nie pytając dlaczego. I bardzo wiele z tego właśnie opisu milczenia znajdujemy rzeczywiście w tym milczeniu Maryi i w milczeniu Józefa. Maryja milczy i pozostawia rzeczywiście Bogu obronę, jej obronę. Józef milczy i nie spieszy się z potępianiem. Maryja milczy, dyskretnie ukrywając Boże dary. Józef milczy, pozwalając, aby działał Bóg. Milczą oboje, nie szukając pocieszenia ze strony ludzi i obejmując krzyż, nie pytając dlaczego. Więc to jest olśniewające milczenie Maryi i Józefa, które jest ogromną nauką, a niekiedy wręcz nauczką dla nas, bo niestety w życiu codziennym każdemu z nas jest bardzo trudno pozwolić działać Bogu i prawdziwie Mu ufać. I bardzo często taką niepotrzebną paplaniną słów przylada trudności, tylko plączemy się coraz bardziej w jakąś pajęczynę, zamiast pozwolić, żeby rzeczywiście to Bóg zadziałał. Więc jest to drugie milczenie Maryi, które na którego tle, tak bym powiedział, rozbrzmiewają jej dwa kolejne słowa, mianowicie te słowa, które Maryja wypowiada w domu Zachariasza. Pierwsze to jest to słowo pokój Tobie, słowo znowuż, które pokazuje nam potęgę Maryi, także Maryi jako pośredniczki wszystkich łask. Któryś autor zwrócił uwagę na to, że pierwszy cud Jezusa w porządku łaski dokonuje się za pośrednictwem głosu Maryi, kiedy dochodzi do uświęcenia Jana Chrzciciela w łonie Matki. I pierwszy cud Jezusa także w porządku natury, czyli cud w Kanie Galilejskiej, również odbędzie się za pośrednictwem głosu Maryi. To słowo Maryi widzimy znowuż, dlaczego święty Bonaventura mógł nazwać Maryję wszechmocą proszącą. Jej słowo ma moc sprawczą. To nie jest tak, jak kiedy my mówimy, przyjmuje się, że pozdrowienie, jakie wypowiedziała Maryja w domu Zachariasza, to było klasyczne w tamtym rejonie, pokój Tobie. Otóż to nie jest tak, jak kiedy my mówimy dzień dobry. Tak? Teoretycznie dzień dobry i pokój Tobie mają podobne znaczenie. Jak mówię dzień dobry, to nie jest to konstatacja faktu, że dzień jest dobry, tylko to jest życzenie dobrego dnia temu, kogo spotkałem. I możemy, kiedy współcześni Żydzi czy Arabowie pozdrawiają się słowami pokój Tobie, jest to życzenie. Słowo Maryi jest nie tylko życzeniem, ono jest sprawcze. Kiedy Maryja wypowiada słowo pokój Tobie, pokój zstępuje do duszy Jana Chrzciciela, pokój wypełnia Elżbietę, Duch Święty zstępuje na nią, pokój wypełnia dom Zachariasza. Czyli to słowo Maryi, ono ma takie działanie. Święty Bonaventura mówi wszechmoc prosząca. Więc to jest to słowo, które znowuż
warto na różne sposoby rozważać we własnym sercu, prosząc tak, żeby to słowo wypowiedziane przez nią rozległo się w naszym życiu, w naszym sercu, żeby ten Boży pokój zstąpił do nas. I później Magnifikat. Magnifikat, czyli ten fenomenalny hymn, największe arcydzieło poetyckie wszechczasów, można powiedzieć, a jednocześnie ten jedyny wybuch swoistego wielomówstwa ze strony Maryi. Tak? Magnifikat to jest 75% tego, co Maryja wypowiada na kartach Ewangelii. Tak jak powiedzieliśmy, tak, do Elżbiety dwa słowa, do Archanioła dwa zdania, do sług jedno polecenie, a tutaj mamy cały poemat. I wreszcie, tak jak też już wspomniałem, to słowo Maryi, czwarte słowo Maryi, Magnifikat, ono zarazem jest dla nas wskazówką, kim jest Maryja. My mamy teraz, zwłaszcza w ostatnich kilku dekadach, rozpowszechniła się taka tendencja, nie pierwszy raz w historii, ale rozpowszechniła się ponownie taka tendencja, żeby patrzeć na Najświętszą Pannę Maryję jako na prostą dziewczynę wiejską, która w sumie nie bardzo wie, co się dzieje. I otóż prosta dziewczyna wiejska, to jest wszystko prawda, ale że ta, która nie wie, co się dzieje, to już nie jest prawda. Tak? Prostota to jest cnota. Nazaret był na tyle niedużym miasteczkiem, że można powiedzieć, że prawie wieś. W słowie dziewczyna nie ma też nic zdrożnego, ale trywializować Maryję to jest nie tylko, bluźnierstwo, to jest też głupota. I to jest proste niedokształcenie, można w ten sposób powiedzieć. Nie tylko niedokształcenie teologiczne, w tym sensie, że człowiek nie rozważa tego, co to znaczy stolica mądrości albo niepokalana, co znaczy to, że Maryja była pełna łaski, co znaczy to, że ona, jak mówią teologowie, zaczęła w punkcie wyższym, aniżeli punkt dojścia innych świętych. Ale to jest też nieznajomość Biblii, głęboka, bolesna nieznajomość Biblii. Otóż Maryja, która wyśpiewuje kantyk Magnifikat, cytuje kilkanaście tekstów biblijnych i pokazuje w ten sposób doskonałą znajomość Starego Testamentu. To jest też dla nas wskazówka, żeby to jej fiat rozumieć, postrzegać w całym tym ogromie, tak? Że ona wiedziała, że to mąż boleści i tak dalej. I żeby to tylko krótko ukazać i zachęcić też znowuż do rozważania tego tekstu, przeczytamy sobie takie Magnifikat zrobione, jak to się kiedyś nazywało, jako centon, tak? Czyli zbitka, tekst poetycki utkany z cytatów z innych tekstów poetyckich. Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy. Psalm 34. Raduje się me serce w Panu, moc moja wzrasta dzięki Panu. Pierwsza Księga Samuela, rozdział 2. Ja w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu moim Zbawicielu. Księga Habakuka, rozdział 3. Łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy Twojej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz służebnicy Twojej. Pierwsza Księga Samuela, rozdział 1. Bo kobiety będą mnie zwały szczęśliwą. Księga Rodzaju, rozdział 30. Tak wielkich dzieł dokonałeś, o Boże, któż jest równy Tobie. Psalm 71. Imię Jego jest święte i lęk wzbudza. Psalm 111. A miłosierdzie Pańskie na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami synów. Psalm 103. Prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje. Psalm 118. Ty poniżyłeś pysznego jak padlinę, rozproszyłeś Twych wrogów możnym Twym ramieniem. Psalm 89. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Pierwsza Księga Samuela, rozdział 2. Stolice książąt pysznych wywrócił Bóg, a na ich miejsce pokornych posadził. Mądrość Syracha, rozdział 10. Za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają. Pierwsza Księga Samuela, rozdział 2. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Księga Micheasza, rozdział 7. I w ten sposób Magnifikat ponownie odsłania nam Maryję także jako tą duszę kontemplacyjną, która również we własnym rozmyślaniu czerpie z tekstów biblijnych. Duszę przepełnioną Pismem Świętym, podobną
podobną, doskonalszą, tak, to oni będą podobni do niej, a nie ona do nich, tak, ale podobno do ojców pustyni albo do tych świętych, którzy często nawet nieświadomie używali Pisma Świętego nawet w takiej rozmowie codziennej. Byli tak pełni Pisma Świętego, że mówili Biblią. Salvatore Garofalo, włoski biblista, pisze, że dziewica ukazuje w ten sposób drobiazgową i dojrzałą znajomość duchowej literatury swojego ludu. Nie poprzestaje ona jednak na ułożeniu swoistej mozaiki z biblijnych zdań, ale te pradawne słowa dopiero na jej wargach nabierają pełni znaczenia, bo są poruszane przez boskiego Syna żyjącego w jej łonie. Czy w tym sensie te zdania, które ona zaczerpnęła z Anny, Lei, Habakuka, Syracha, Dawida, Micheasza, w tym momencie nabierają pełnego znaczenia? Anna z Księgi Samuela, która jest najbardziej cytowana w Magnificat, ona kończy swoją pieśń dziękczynną westchnieniem o potędze mającego nadejść Mesjasza. Serce tego Mesjasza biło w Maryi, kiedy ona mówiła także o jego potędze. Ileż psalmów Dawida mówiło o męce i opanowaniu tego potomka Dawida. Otóż ten potomek Dawida był także potomkiem Maryi. I Maria nie śpiewa tylko o potomku Dawida, Maria śpiewa wraz z nim. O Magnificat, podobnie jak o Fiat, można by mówić bardzo długo. Ksiądz Dolindo Ruotolo napisał kilkadziesiąt długich komentarzy, to jest łącznie wydane na kilkuset stronach. Jeden tylko autor, kilkaset stron komentarza do Magnificat. Nie będziemy się tutaj jakoś dużo dłużej nad tym zatrzymać, tym bardziej, że czas dobiega końca, więc przechodzimy do kolejnego milczenia Maryi. To jest to milczenie, które otacza narodziny Pańskie. I znowuż coś pięknego tam się dzieje. Tak, pasterze przychodzą, składają hołd, śpiewają aniołowie, przychodzą mędrcy, a Maria milczy. Ale to jej milczenie, znowuż, ono nie jest pustką, ono jest pełnią. I Maria, milcząc, odsłania nam tajemnicę. Jeżeli o nawiedzeniu Elżbiety możemy powiedzieć, że Maria jest tutaj podobna do cyborium, w którym jest zamknięty Najświętszy Sakrament, kiedy na przykład kapłan idzie z Komunią Świętą do chorego, to teraz możemy powiedzieć, że Maria jest podobna do monstrancji, która ukazuje Boga wcielonego w Najświętszym Sakramencie, abyśmy Go adorowali. Ona ukazuje Go pasterzom, ona wcześniej Józefowi. Jeszcze wcześniej to Maryja składa na Jego czole, na Jego policzkach pierwszy pocałunek w imieniu całej ludzkości. Teraz sobie nie wydrukowałem akurat tego opisu, ale jest taki jeden przepiękny opis tej właśnie sceny, który w tej książce Milczenie i mowa Maryi jest zacytowany. Przepiękny opis tej sceny, kiedy Maryja kontempluje nowonarodzonego Jezusa, którego autorem jest, tu proszę się nie zgorszyć, Jean-Paul Sartre, jeden z najbardziej bezbożnych, zepsutych filozofów XX wieku. Mówi się, że Sartre na łożu śmierci się nawrócił i ja osobiście w to wierzę, od kiedy przeczytałem ten fragment. Sartre w czasie II wojny światowej był w niewoli i dla ulżenia towarzyszom niewoli Bożego Narodzenia spędzanego za kratami napisał dla nich taką scenę. I pisze tam, gdybym był malarzem, tak bym namalował Maryję. I mówi o tym, Norwid u nas też to pięknie opisuje, mówi o tym paradoksie tej matki, która patrzy na ciało z jej ciała, na krew z jej krwi i która w jednej chwili mówi, to jest mój malutki, a w drugiej chwili to jest, mówi, Bóg jest tu. A w trzeciej chwili jedno i drugie jest zarazem w niej obecne. Tak, pewnie w każdej chwili to było zarazem obecne. I pisze Sartre, że to był jedyny moment, kiedy ktoś z ludzi miał w swoim ręku małego, ciepłego Boga, którego można przytulić i okryć pocałunkami. Przepiękny opis tej sceny.
Ale ta scena rozgrywała się w milczeniu. To milczenie też święty Łukasz, który jest lekarzem, podkreśla jeszcze bardziej tymi drobnymi naprowadzeniami, jakie nam daje, wskazówkami ukazującymi dziewiczość tego porodu. Potem można by osobną też naukę, konferencję wygłosić, teraz mniejsza o to. Ale spójrzmy na Maryję w tych scenach, kiedy śpiewają aniołowie, przychodzą pasterze, na pewno jest tam trochę słów, trochę hałasu, jej milczenie adorujące jej Syna. I znowuż później jest to milczenie, w którym Maryja towarzyszy dzieciństwu Jezusa. I tu może właśnie w tym punkcie warto raz jeszcze wspomnieć o tym, to, że Ewangelia przytacza nam 7 słów, to jest dlatego, żeśmy te 7 słów rozważali długo i głęboko. Natomiast to nie znaczy, że tam nie było innych słów. Jezus, kiedy się urodził, był niemowlęciem. Słowo niemowlę w języku polskim oznacza człowieka, który jeszcze nie umie mówić. I dlaczego, mam nadzieję, że się nadmiernie nie narażę, ale dlaczego generalnie kobiety są bardziej gadatliwe niż mężczyźni? Dlatego, że od kobiet, od matek dziecko musi się nauczyć mówić. Jakby tam chłop miał nauczyć takiego niemowlaka mówić, no to przecież o czym z nim pogada, tak? A matka spokojnie z nim rozmawia, mówi do niego. To nie jest problem, że nie ma tam jakiejś sensownej odpowiedzi, tak? Otóż w pewnym sensie coś takiego mamy także w Nazarecie. Nie znaczy to oczywiście, że Pan Jezus jest zwykłym niemowlęciem, ale On chciał jako niemowlę przyjść na ten świat i uczyć się mówić od matki. I bez wątpienia te rozmowy były przepięknie, pisze o tym ojciec Emil Neubert, że później Pan Jezus w swoich kazaniach będzie wracał do tego. Bo tak jak Jan Chrzciciel, który wyrastał na pustyni, potem mówi o tych wężach, o pustyni i tak dalej, w nauczaniu Pana Jezusa jest mnóstwo ciepła. I mówi ojciec Emil Neubert, że prawdopodobnie on tam wraca do rozmów z Maryją. Sąsiadka znalazła zgubioną drachmę i się ucieszyła, a tutaj piękno Lilii, Salomona, oni o tym rozmawiali. A jednocześnie tam jest ta sytuacja też jedyna w swoim rodzaju, kiedy to Maryja, człowiek, jest nauczycielką Boga. Oczywiście Boga człowieka. Później mamy kolejne słowo, to jest to słowo, które ona wypowiada, odnajdując Pana Jezusa w świątyni. O tym słowie znowuż można by bardzo długo mówić. Niektórzy chcą w tym sobie widzieć wymówkę, naganę wręcz, tak, cóżeś to uczynił nam. Nie można powiedzieć, że to była wymówka albo nagana, no bo to by oznaczało, że albo, że Pan Jezus zrobił coś nagannego, albo, że Maryja mu niesprawiedliwie przypisała coś nienagannego. Jedno i drugie jest, że tak powiem, wbrew dogmatu, tak? Natomiast komunikacja ludzi, którzy się kochają, ona wykracza daleko poza same tylko słowa, tam są jeszcze spojrzenia, gesty, wszystko jest. Jeden z punktów, które warto tam gdzieś, na które warto zwracać uwagę w przypadku tego słowa Maryi, to jest to, że ona stawia na pierwszym miejscu świętego Józefa. To jest też olśniewający fragment, tak? Porządek, jaki ona mówi. Ojciec twój i ja. To też ukazuje jej szacunek i miłość wobec świętego Józefa. A z drugiej strony Józef milczy, Józef pozostawia, żeby to ona powiedziała jako matka, a nie on jako przybrany ojciec. I później znowu następuje długi okres milczenia, 20 lat mniej więcej. Czyli od kiedy Maryja odnalazła Jezusa w świątyni do początku Jego działalności publicznej. I tu znowuż można powiedzieć to, co przed chwilą, że jest to ten czas kontemplacji, tak, jeżeli tak wielką rzeczą było dla apostołów spędzić z Panem Jezusem niespełna 3 lata. Czym było te 30 lat Maryi w Nazarecie? Fulton Sheen mówi, ilekroć jakiś protestant wam będzie mówił, że my katolicy za dużo uwagi poświęcamy Maryi, zwróćcie uwagę, Jezus poświęcił jej 90% swojego życia, tak? 9-10 razy więcej niż apostołom. Otóż ile Maryja tam się uczy? Tam jest to pojęcie wzrostu w łasce tej, która była pełna łaski już w chwili poczęcia. Kontemplacja Jezusa, obcowanie z Nim codzienne, uczenie się. W pewnym momencie Jezus przestaje być niemowlęciem, staje się młodzieńcem, później mężczyzną i w pewnym momencie umiera święty Józef i ta ich więź staje się tym głębsza. Jednocześnie coraz bardziej to ona uczy się od Niego. Aż w końcu następują te 2 jej ostatnie słowa, które wypuszczają Pana Jezusa
na tą jego działalność publiczną. I w pewnym sensie zachęcają do jej podjęcia. I wtedy Maria milknie, można powiedzieć, jeśli chodzi o Ewangelię, milknie definitywnie. Ale tak później jeszcze możemy wyróżnić kolejne aspekty tego jej milczenia. To jest milczenie, w jakim ona towarzyszy Panu Jezusowi w jego działalności publicznej. Niekiedy jest daleka, niekiedy jest bliska. Paweł VI nazywa Maryję uczennicą słowa. I ona wtedy w szczególności jest tą uczennicą. Pan Jezus zaczyna nauczać, a Maryja słucha. Ona, która nauczyła go mówić, ona, która 30 lat kontemplowała to słowo, które stało się ciałem, teraz wsłuchuje się jako pierwsza w jego głos. A później jest milczenie, w jakim ona towarzyszy męce na Kalwarii. To milczenie heroiczne. To milczenie, o którym jeden z autorów mówi, że to jej milczenie, kiedy Pan Jezus na miejsce siebie samego, tak? Święty Grzegorz bodaj mówi, że na miejsce nauczyciela otrzymała ucznia, na miejsce Boga człowieka otrzymała samego tylko człowieka, na miejsce Syna Bożego, Syna Zebedeusza i tak dalej. Otóż to jej milczenie, kiedy On powiedział, oto Syn Twój, wskazując Jana, to milczenie jest jak gdyby nowym fiat, nowym niech mi się stanie. Jest nowym zwiastowaniem, jest nowym macierzyństwem. I wreszcie milczenie, w jakim Maria towarzyszy życiu Kościoła po śmierci, zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu Pana Jezusa. Tu warto powiedzieć już na samo zakończenie o tym, że Pan Jezus jako Bóg człowiek nie miał szeregu słabości, które my mamy. A jednak On w swojej działalności publicznej, a później w działalności rodzącego się Kościoła chciał, żeby było to potężne wsparcie, dyskretne, milczące, modlitewne wsparcie ze strony Maryi. Wydaje mi się, że to był Lacordaire, czyli jeden z największych kaznodziejów w dziejach, który potrafił przed jakimiś rekolekcjami, które miał wygłosić, poprosić o modlitwę 100 klasztorów kontemplacyjnych. Otóż Pan Jezus nie mógł poprosić o modlitwę karmelitanek i klarysek, bo ich jeszcze nie było wtedy, ale modliła się Maryja. I ta jej modlitwa towarzyszyła jego działaniu i potem towarzyszyła działaniu młodego Kościoła, rodzącego się Kościoła. To jest kolejny wielki temat, którego teraz nie będziemy zgłębiać, ale o którym warto pamiętać. A mianowicie ogromna potęga tego apostolatu, jakim jest modlitwa, która daje później tym, którzy może walczą na pierwszej linii frontu, daje im siły, żeby rzeczywiście mogli jakieś tam postępy w tej walce o duszę mieć. Wszystko rozgrywa się tak naprawdę na poziomie modlitwy i na poziomie łaski. To jest krótkie spojrzenie na milczenie Maryi później. I to jest, jeżeli wspomniałem o tej książce, no to jest pierwsza część tej książki, Milczenie Maryi. Druga część mówi głębiej troszkę o słowach Maryi. I później jest trzecia część, która, no właśnie tutaj w Otwocku poniekąd to się zaczęło, a mianowicie to zestawienie siedmiu słów Maryi z innymi rzeczami, tak? Czyli słowa Maryi jako komentarz do czegoś. Bo ta liczba 7, ona się przewija bardzo intensywnie przez życie chrześcijańskie. Mamy 7 sakramentów, mamy 7 głównych cnót, tak? 4 kardynalne, 3 teologalne. Mamy 7 próśb modlitwy Ojcze Nasz, mamy 7 słów Pana Jezusa na krzyżu. I takich 8 komentarzy do tych różnych naszych siedmiokrotności chrześcijańskich, komentarzy utkanych ze słów Maryi, stanowi tą trzecią część tej książki. To nie jest traktat teologiczny, to jest owoc własnego rozważania, rozmyślania, które myślę i ufam, że także innym może być w rozmyślaniu pomocne i może pomagać w tym, żeby kochać Matkę Bożą i żeby trochę bardziej ją rozumieć, a koniec końców, żeby trochę lepiej wypełniać to, co ona sama w jednym z tych swoich słów nam mówi, czyli abyśmy czynili to wszystko, co mówi nam Pan Jezus, co mówi nam także Jego Ewangelia, również o Jego Matce. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, w początku, teraz, zawsze i na wieki wieków.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.